bo tego, nie? Panie Mieczysławie, wyjechaliście już dwa razy na drogi. Byliście w Warszawie. Czy te protesty wprowadziły jakieś zmiany dla was korzystne, czy nadal na razie, nic się nie dzieje? Na razie stoimy w punkcie zerowym. Nie ma ani te protesty, co jeździliśmy ciągnikami, ani co byliśmy w Warszawie, nic do tego czasu, nic. Nie ma żadnego odzewu. Wy działacie na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Czy twierdzicie, że te warunki są dla rolnika w Polsce takie same jak dla rolnika we Francji? Od dopłat. My mamy 50% dopłat, to co oni mają. Ale niech ich wezmą, to dopłaty. To znaczy powiem szczerze tak. Zachód dobrze wie, że dzisiaj jesteśmy tu jednym z krajów, które produkują bardzo dobrą żywność. I nic więcej oni nie będą robić, jak nas pozbawić środków do życia. Czyli co trzeba zrobić? Pierdolić całą gospodarkę. Z wieprzowiną już rujnują, wołowinę zaczynają rujnować. Kury to już też, kury. Za mleko się biorą. I za chwilę będzie tak, że będziemy tylko ściągać, bo już nie zostanie nic. I jak będziemy aby sprowadzać, to wtedy się konsumentowi oczy otworzą, bo nie będzie to, co chce kupić, no to będzie się cieszył to, co dostanie. A czy zgadzacie się z tym, o czym się głośno mówi w Polsce, że niedługo zostaniecie niewolnikami dużych koncernów, które wchodzą tutaj? Ale już tak jest. Już to jest. No 40% ludzi już ma ochotę. Ale przepraszam bardzo, jaki ja mam wpływ, czy kolega, czy następny, na cenę żywca? Żadną. Jak chcesz, to produkuj, jak nie chcesz, to dziękuję, do widzenia, zmień branżę, ci powiedzą. Minister rolnictwa to powie. To gdzie? Ja byłem na... Minister Ardanowski mówi o sprzedaży bezpośredniej. Dlaczego w takim razie nie sprzedajecie tej swojej żywności w sprzedaży bezpośredniej? No ja nie mogę w tej chwili takiego czegoś zrobić, bo jestem już obciążony z kredytami. Jak mogę następne kredyty brać, żeby robić następne firmy, otwierać czy coś takiego? Na tym rynku się przebić z takim czymś, to będzie bardzo ciężko. A jak pan myśli, dlaczego w telewizji publicznej, w telewizji TVN i w innych mediach mainstreamowych w ogóle się nie mówi o waszych problemach, raczej pokazuje się te negatywne strony polskiego rolnictwa? No dlaczego? Dlatego, że ktoś ma w tym interes, kurczę. Mamy telewizję, gdzie kapitał jest całkowicie zagraniczny, a jak nie jest zagraniczny, to tu jest wewnętrzny, polityczny i tak to się rozmywa wszystko. A te uniwersalne telewizje, które są, no to w miarę tam jakoś to pokazują, no bo tak trzeba przyznać. Najwięcej to te lokalne i tak to wygląda. Akurat na bieżąco śledzę internet, YouTube tam, gdzie tych informacji jest bardzo dużo, a we publicznej dobrze, powiedziało się tam coś, no bo wyszli chłopy, pokrzyczeli i dobra jest, skurzenie. Pan minister, kurde, oczywiście wszystko jakoś upolitycznia i że to jest upolityczniane, że ja za bardzo tego nie rozumiem i nie wiem, czy chcę to zrozumieć po prostu, kurczę, no, przerasta mnie to wszystko. My walczymy tylko o swoje rodziny, żeby godnie mogły żyć, żebyśmy mogli godnie żyć, żeby nasi następcy mieli jeszcze tą ziemię, naszą polską ziemię. Wcześniej. Czy którykolwiek z rządów po okrągłym stole stał na straży polskiego rolnictwa i bronił interesów polskiego rolnictwa? Nie, żaden. Z tego dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy. Gdyby któryś rząd bronił, to byśmy mieli zakłady własne. A dzisiaj nie mamy zakładów własnych. I z tego się to dzieje, co się dzieje. Od czego możemy... Teraz wielce miało być tak, że winie miało być sprzedane. Cały czas było głośno mówione, że by to przeszło w ręce rolników, tak? Dzisiaj przejął to jeden z największych, kurde, koncernów na świecie. No i się dzieje, co chcę. Jeszcze do zeszłego roku była cena podpisana, bo PIN jeszcze podpisywał umowę taką, jak obowiązuje za zachodnią granicą, czyli w Niemczech. I to było, kurde, utrzymywane. A w tej chwili już nikt nie chce podpisać tej umowy. No bo po co mają podpisywać, jak mają 60-70 groszy tańszego tucznika tutaj u nas. I się pytam jeszcze, no jaka jest interes, żeby z Belgii przywieźć tutaj, kurde, to ile oni muszą zarobić na to? Albo jak tam jest dopingowane to mięso, że się opłaci tu naszym przetwórcom to produkować. A nasze produkty, można powiedzieć, cena tucznika jest, kurde, za śmieszne. 3,50, 3,70 powiewie?